W sobotę na placu Marii Konopnickiej rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy. Swoje stoiska ustawi tam kilkudziesięciu wystawców. Na jarmarku można będzie zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, świąteczne przysmaki. W ofercie zarówno tradycyjnie przyrządzane wyroby mięsne, produkty spożywcze, jak i całkiem pokaźna oferta cenionego rękodzieła, zapowiada Suwalski Ośrodek Kultury. Jarmark potrwa również w niedzielę. Tego dnia o 13 na placu wokół pomnika Marii Konopnickiej odbędzie się miejska wigilia. Na to spotkanie zaprasza wszystkich chętnych prezydent miasta, Suwalska Rada Miejska oraz Suwalski Ośrodek Kultury, który przygotował zarówno jarmarkowi, jak i wigilijnemu spotkaniu mieszkańców należytą oprawę artystyczną. Umilą Państwu ten czas nasze zespoły muzyczne z Suwalskiego Ośrodka Kultury, a więc chór gospel wystąpi z Anią Szafranowską, chór kanto z panem Tomkiem Kierejszą, zespół Beciaki z panem Weichmanem Zborowskim, ale też kolędę wykonają samorządowcy. Bardzo serdecznie Państwa na ten dzień zapraszam. Towarzyszyć będzie również piękny pokaz świątecznej zumby i świąteczny pokaz Mikołajów, taniec Mikołajów. Myślę, że będzie ciekawie. Taniec Mikołajów został entuzjastycznie przyjęty podczas premierowego wykonania przy okazji uruchomienia świątecznej miejskiej iluminacji. Zespół kilkuletnich chłopców naprawdę napracował się nad choreografią połączoną z popisami akrobatycznymi. Ci, którzy naszych Mikołajów nie widzieli, mają niepowtarzalną okazję, by ich zobaczyć i nagrodzić zasłużonymi oklaskami.